Witam Was serdecznie, Michał Tuszyński dla Fansportu, a moim Waszym gościem jest Norman Park. Hello Norman. What's up? Let's talk about Paweł Tyburski. Pogadajmy o Pawle Tyburskim. Jak sądzisz, dlaczego widzowie chcieli, żeby to on był Twoim rywalem? Made that decision that Paweł is the chosen one, you know. Yeah, we'll see. Wszyscy chcieli tej walki, bo pamiętam, że ten temat pojawił się już przy okazji mojej walki z Szeligą. Pamiętam, że po wygranej walce wychodziłem z klatki i usłyszałem to. Coś w rodzaju kobiecego głosu robiącego coś takiego. Shelly and the... Yeah. You know, this is the first time this altercation started. I remember I won the fight, I walked out of the cage and I could hear this, I don't know, sounded like a woman. Just sounded like a woman. Yeah! Rozejrzałem się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Najpierw zobaczyłem jego włosy i zęby. To wszystko, co dojrzałem. Ktoś mi powiedział, że to Paweł Tyburski, a ja byłem w szoku, bo wyglądał jak duża kobieta. Krzyczał, że mi dokopie, a ja mówiłem, że gościu, ja nawet nie wiem, kim ty jesteś. Tak to się zaczęło i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Be honest, powiedz szczerze, czy Paweł to jest dla ciebie wyzwanie sportowe? Oczywiście, że jest wyzwaniem. Ja nikogo nigdy nie lekceważę. Nawet jak walczyłem z Szeligą, to pamiętałem, że wcześniej znokautował gościa na Fame i zawsze może trafić takim ciosem. Jestem jednak gotowy na wszystko. Widziałem już wszystko w tym sporcie. Nikogo nie lekceważę, bo to moja praca. Ręce wysoko, szczęka nisko i wywieramy presję. Wiem, że gdy zanurkuję, to mogę pływać głębiej, dalej i dłużej, a gdy tylko się on wynurzy, to go dopadnę. I can swim under the deepest, I can swim the longest in the deep water. When he comes up to breathe, then I get him. Okay. First round boxing. Pierwsza runda w boksie, druga w kickboxingu i trzecia w MMA. To był twój pomysł? I don't know, it was like from whenever I was meant to fight against, who was it, Don Diego. When I fight... Nie wiem, to wzięło się chyba z mojej planowanej walki z Don Diego. Miałem z nim walczyć kiedyś na High League, ale to się nie wydarzyło. Oni zaproponowali mi takie zasady, mówiąc, że Kubiszyn to dobry striker i chcą zrobić mieszane rundy. To są freak fighty, więc robisz to, co ludzie chcą oglądać. So we make the hybrid rules and this is the freak fights. You got to do what they like, you know, you got to make the freak fights. According to Don Diego, I think that it's gonna be a good matchmaking still in the future. Wracając do Don Diego, to powiem tobie, że to byłaby fajna walka w przyszłości. Zgadzam się, on też powiedział, że chciałby ze mną zawalczyć, więc powiedziałem, żeby mi wysłali kontrakt, bo mogę walczyć z każdym o każdej porze. Nie ma problemu. Chciałbym też zawalczyć z Wielkim Bu, czyli moim pierwotnym rywalem na Narodowym. Ludzie chcą to zobaczyć. To byłoby ekscytujące, bo on jest wielki i dobrze się bije. Ale ja jestem jak miodożer, wiesz, cały czas do przodu, kopię, aż dorwę się do miodu. But let's back to Don Diego. You know him from... Pogadajmy jeszcze o Don Diego. Znasz go z Gromdy? Widziałeś jego walki? Co o nim myślisz? All the fights, no. Good fighter. He fights some good fighters also, but he's... Oj, to bardzo dobry zawodnik, który mierzył się także z bardzo dobrymi zawodnikami. Widać, że myśli w ringu i ma więcej doświadczenia oraz kondycji od swoich rywali. Niektórzy fighterzy nie lubią gołych pięści, natomiast inni fajnie tam się odnajdują i widać, że mu to bardzo pasuje. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale jestem gotowy, mogę z nim walczyć, nie ma problemu. But I'm open to fight and I have no problem. I want to ask you about Gamrot against Hooker, but first I have to ask you, are you still a big fan of MMA? Chciałem ciebie zapytać o walkę Gamrota z Hookerem, ale najpierw muszę ustalić, czy nadal jesteś dużym fanem MMA i wstajesz rano, żeby oglądać UFC. No, I fell asleep, you know, but I watch in the morning the replay. Like me, yeah. I don't look at the results, I watch and very close fight. To była bardzo bliska walka, ale Gamrot był trochę, jakby nie był w pełnej formie, jakby gdzieś ciążyła na nim za duża presja. Walczył jednak na terenie wroga, leciał tam daleko, miał przeciwko sobie kibiców. Hooker robił dobrą robotę, wywierał presję, bronił obalenia, potrafił wstawać na nogi, ale ten werdykt, wiesz... Dla mnie dwie rundy powinny pójść dla Gamrota, ale oczywiście było bardzo blisko. Pamiętam, że gdy walczyłem z Trinaldo w Brazylii, wszyscy eksperci uważali, że wygrałem dwie rundy, ale oni dali je Trinaldo. Nawet on powiedział, przepraszam, myślę, że wygrałeś tę walkę. Zatem była to bardzo bliska walka, ale gdybym miał punktować neutralnie, to dla mnie wygrał Gamrot. That's the question. To jest pytanie. Może i remis, ale pierwszą rundę wygrał Gamrot. Tak, drugą rundę dałbym Hookerowi, ale trzecia też dla Gamrota.
First for Gamrot, I agree. Zgadzam się z pierwszą rundą dla Gamrota, ale ty uważasz, że można mówić, że ten werdykt to rabunek? Nie wiem, czy rabunek, ale na pewno bliska walka. Pamiętaj, że gdy walczysz z kimś na jego terenie, to musisz jednak zrobić więcej, aby wygrać. Jednak dla mnie szczerze to Gamrot wygrał tę walkę. Gamrot miał nawet szansę, aby wygrać tę pierwszą rundę 10-8, bo posadził Hookera i zadawał mu obrażenia z góry, ale potem lepiej radził sobie Hooker i bliżej było do 10-9. W drugiej rundzie lepszy był Hooker, ale Gamrot nadal trafiał ciosami, więc było bardzo blisko. A trzecia runda dla mnie powinna być dla Mateusza. Gamrot nicked it. Dla mnie to być może jest taka ściana w tej dywizji dla Gamrota, którą będzie mu ciężko przebić. Może brakuje gabarytów i siły, aby wygrywać z czołówką wagi lekkiej. Tak, ale z drugiej strony wygrał z Armanem Tsarukianem. Styl robi walkę. Gamrot ma świetny timing, jeżeli chodzi o sprowadzenia, ale Hooker świetnie tego bronił. Mimo tego Gamrotowi kilka razy udało się go obalić. To była bardzo bliska walka i być może zbyt bliska, aby dać Gamrotowi wygraną z lokalnym bohaterem. Takie walki zawsze dają gospodarzom. Spójrzmy zatem na game plan Mateusza Gamrota. On oczywiście sprowadzał, ale brakowało mi kontroli z jego strony. The Grand. Yeah, true. But Hooker did. You got to give it to Hooker. He did well to get back to cage to stand back up. But... Tak, to prawda, ale Hooker bardzo dobrze sobie radził z przedostaniem się szybko do siatki, aby tam stanąć na nogi. Po pierwszej, drugiej rundzie rywal jest spocony i trudniej go skontrolować. Oczywiście Gamrot dostał świetny bonus za walkę wieczoru, ale sędziowie powinni dać mu zwycięstwo. Szkoda, bo chciałbym zobaczyć Gamrota z Makachewem. Islam to dobry striker i też dobry zapaśnik. Pamiętajmy, że wygrał już z Hookerem. Poddając go kimurą, ale z Gamrotem to by się nie udało, bo Mateusz ma dobrą obronę przed takimi technikami i dobre zapasy. Hooker tego nie ma, Gamrot byłby dużo większym wyzwaniem dla Makachewa. Teraz musi się cofnąć i wygrać jedną, dwie walki, aby tu wrócić. Islam a very tough fight, but he has to go back one, two fights, you know? I know. No, he needs to win two fights. Just like after the Benil Dariush. But okay, but yeah. It's not only about Gamrot and Hooker. Nie trzymając się już tylko walki Gamrota z Hookerem, naprawdę dużo osób mówi, że mamy problem z sędziowaniem i punktacją w UFC. Zgadzasz się z tym? What is your opinion? Yeah, I saw it before. Yeah, even Dana White sometimes say, what the fuck? Pewnie, że tak. Nawet Dana White mówi czasem, co oni odpierdalają. Te werdykty są zwariowane. Często lepsi przegrywają z gorszymi. UFC mówi potem, okej, okay, wiemy, że wygraliście, zapłacimy wam jak za wygraną i damy kolejny fajny pojedynek. We're going to give you a good fight next. But it was a very good fight, fight of the night, because people said about Gamrot that his fights, the recent fights were not good, but I think he's very technical. And I like that. Someone who's very good and technical. Walka Gamrota zasługiwała na miano walki wieczoru, bo była ekscytująca, bardzo techniczna i sporo kontroli, dobry wrestling, przejścia między płaszczyznami, ale ludzie wolą stójkowe wojny. Taka jest prawda. Zawsze faworyzowani będą strajkerzy. Ja doceniam każdą płaszczyznę w MMA i punktuję je sprawiedliwie i tak powinni robić sędziowie. Gdy walczyłem z Santosem w Brazylii, sędzia tej walki 2 tygodnie wcześniej był na sali treningowej z Santosem. Ludzie wysyłali mi zdjęcia, zobacz, oni razem trenują. Gdy próbowałem go sprowadzić, to był bardzo spocony i ręce same się ześlizgiwały do jego spodenek i dostałem odjęte punkty za ich chwytanie. I to właśnie zadecydowało, że był remis. Hurt into his shorts and he was going down anyway. Stop, point, and this point make the draw. The fight was the draw. So as you can see from your experience. A zatem z własnego doświadczenia wiesz, że są problemy z sędziowaniem. I teraz pytanie brzmi, jaka jest recepta? Może więcej sędziów, a może otwarte sędziowanie i informacja po każdej rundzie, kto ją wygrał. Who won that round? Yeah, true, yeah, that's a good style, yeah. To świetny pomysł. Podoba mi się to, bo gdy znasz rezultat, to cię motywuje. Hej, musisz ruszyć do przodu, przegrywasz tę walkę, pokaż coś. Oni to zrobili w Fame przy okazji mojej walki z Pastą. Powiedzieli po drugiej rundzie, Norman, wygrałeś tę rundę, bardzo mi się ten pomysł podoba. Nawet nie po pierwszej rundzie, ale przed ostatnią informować, jak wygląda rezultat. And then, third round I won, so...
I do like that style. They tell you between the not the first round, the second round, they tell you who's won in the fight.